Ja tak chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę z mojego jakiegoś takiego rozumienia. Przyznam, że ja się nigdy nad tym fragmentem nie zastanawiałem. Wielokrotnie go słyszałem. Jakoś w głębi serca rozumiałem go w ten sposób, że mogę namiłować na tyle, ile moje serce mi pozwala. Że nie mam sobie odpuszczać gdzieś, tylko że po prostu mam starać się każdego dnia przynajmniej próbować kochać go mocniej i tyle. I teraz tak się zastanawiam, bo może ksiądz biskup oczywiście ma rację, mówiąc, że jest to niewypełniany dla człowieka. Ale tak, Bóg dał człowiekowi 10 przykazań, z których każdy jest wypełnialny. Niektóre są dla niektórych trudniejsze, niektóre są łatwiejsze. Więc czemu teraz Jezus daje przykazanie, określa, że jest to najważniejsze przykazanie, ale które jest niemożliwe do spełnienia. I tak się zastanawiam, no, są też takie słowa Jezusa, na przykład w Ewangelii. Nie może iść za mną ten, kto nienawidzi swojego ojca, swojej matki. Tu nie chodzi literalnie o znienawidzenie. I tak myślę, że na przykład tutaj nie ma też takiego właśnie konstruktu w oryginale, który nie powinien być literalnie tłumaczony, że z całego serca, czyli nierealne do wypełnienia, tylko może jest to związane z tą tezwaną przesadą żydowską, że nie 7 razy, tylko 77, nie właśnie, na przykład to słowo nienawidzi, gdzie nie chodzi o nienawiść literalną do człowieka, do ojca, do matki, tylko o to, żeby Boga kochać bardziej niż ojca czy matkę. Właśnie. Ja myślę, że przebaczyć 77 razy to nie jest przesadą żydowską. To jest niedoszacowane. To jest niedoszacowane, bo to źle powiedziałem. 78 razy też trzeba przebaczyć. A teraz tak, co do niemożliwości wypełnienia przykazań. Na to udzielił kiedyś pięknej odpowiedzi nasz ojciec duchowny w seminarium, który potem został biskupem. Biskup Józef Pazur był taki we Wrocławiu. On kiedyś miał taką konferencję na temat metod wychowawczych i mówił, że nam, jako wychowawcom, nie wiem, duchownym, czy tam katechetom, wikarym, że nam nie wolno wystawiać ludzi na próbę. Dlaczego? Bo my nie możemy ludziom udzielać łaski. Więc my nie możemy wystawiać ludzi na trudne próby i czekać, co z tego wyniknie. Ale powiedział, ale Pan Bóg może. Dlaczego? Bo Pan Bóg może udzielić łaski. Dlatego postawienie przykazania ponad nasze siły nie miałoby sensu, gdyby Pan Bóg nie miał ochoty udzielić łaski w tej sytuacji. A łaska to jest moc, to jest dynamika, łaska jest skuteczna. Łaska to, jak słyszeliśmy dzisiaj kilka razy, to nie jest rodzaj jakichś zmiany poglądów u Pana Boga, który mówi, no teraz nie będę widział tych grzechów, tylko zmienia moją optykę. Łaska to wynika ewidentnie z całego Pisma Świętego. Łaska jest rodzajem siły, jest rodzajem mocy. I Pan Bóg może stawiać przykazania ponad nasze siły, bo może udzielać skutecznej łaski. Najpierw łaski, żebyśmy się podciągali. A z drugiej strony łaski przebaczenia. Czyli to, czego my nie możemy robić, czyli wystawiać ludzi na próbę, Pan Bóg może. Bo Pan Bóg może pomóc w próbie i może udzielić łaski. Przebaczenia, bo oczywiście często będziemy zawodni. Dlatego zobaczmy, że rzeczywiście realistyczne spojrzenie na nas dziś pokazuje, że jest niemożliwe miłować Boga całym sercem, więc może to przesada i w ogóle nie możemy to przyjmować. Z drugiej strony, bo tak trochę nawiązuje do dzisiejszej wypowiedzi, dlatego trochę zmieniłem temat. Człowiek, który nie miłuje całym sercem, całą duszą, całym umysłem, nie będzie się czuł dobrze w niebie. To nie będzie dla niego przyjemne miejsce. To będzie dla niego miejsce przykre. To tak jakby ktoś nie lubił opery i byśmy go skazali na siedzenie 6 godzin w operze. To mu nie sprawi przyjemności. On lepiej się nauczyć rozumieć tę muzykę, żeby to dla niego było radością. I w tym sensie pierwsze przykazanie, które przekracza nasze siły, to jest
przykazanie, które sprawia, że możemy się zmieścić w bramie do nieba. W ciasta brama. I to, że nie pasujemy dziś, to jest oczywiste, ale Pan Bóg może taką próbę zrobić, bo jest też dysponentem łaski. Łaski uczynkowej, czyli podnoszącej, że jednak coś tam się nam udaje, ale też łaski przebaczającej. To też trochę wyjaśnia tę modlitwę z Ojcze Nasz, kiedy modlimy się, nie wódź nas na pokuszenie. To jest taka modlitwa, żeby tego rodzaju próby nie były za trudne, nie były za ciężkie. Nie wódź nas na pokuszenie. Pokuszenie znaczy próba w języku XVI-wiecznym. Żeby Pan Bóg właśnie prowadząc nas przez życie, ci, których prowadzi Duch Boży, ci są synami Bożymi, żeby Pan Bóg nie zapomniał o tym, że niektóre próby mogą być dla nas za ciężkie, więc w tym sensie nie bądź nas na pokuszenie. Jak już nas tam prowadzi, to udziel nam łaski, Panie Boże, żebyśmy się nie załamali. A jak się załamiemy, to potem przebacz. To wyjaśnia też sens tej modlitwy, nie bądź nas na pokuszenie. Jest też charakterystyczne, że tę modlitwę tak się próbuje obłaskawić różnymi takimi lingwistycznymi obejściami z prawej i lewej, żeby ją pozbawić do tego trochę oczywistego sensu, że tam jest mowa o prowadzeniu. Bo nie wódź, to znaczy nie prowadź. Ewidentnie tam jest mowa o prowadzeniu przez Boga. Więc tak, ponieważ tak brzmi dzisiaj trochę za twardo na nasze uszy, to tak się ją próbuje obłaskawić. Ale to właśnie pokazałem przykłady, wiele tekstów próbuje się obłaskawić w Starym Testamencie, no żeby były takie mniej wzywające do zmiany życia. A często brak ochoty do zmiany życia bierze się nie stąd, że my jesteśmy chorosami, bo nie jesteśmy, tylko bierze się z braku ufności, że Bóg dysponuje skutecznymi pomocami, czyli tak zwaną łaską. Czyli interweniuje rzeczywiście, że jest jakieś przybicie z góry na dół, czy ciągle jakieś tu iskry przebiegają, prawda, od Boga na dół. I to, co nazywa się wiarą, modlimy się, pomóż, oświeć, prowadź, przebacz. I że Pan Bóg na te modlitwy ciągle odpowiada. O, to na tym polega życie wierzącego chrześcijanina. To ja może w tym samym temacie, w tym samym duchu. Ja też to słyszałem pierwszy raz dzisiaj i też mi to, powiem szczerze, nie bardzo się tak jakoś klei, bo skoro Jezus za nas wypełnił przykazanie miłości, czy dla nas, późna pora, ale no właśnie, skoro ja za Marka dzisiaj umyłem naczynia, sztućce i tak dalej, to Marek już nie musi tego robić. Nie musi kochać siebie, nie musi kochać bliźniego, nie musi kochać Boga, bo Jezus już to za nas, dla nas wypełnił. Nie, Jezus pokazał wzór. No, panie, powinniśmy mieć indywidualne zobowiązania z ogólnymi zobowiązaniami. Nie, no ale przykazanie jest dla nas, tak? Ja mam miłować siebie, ciebie i Boga, ale nie mogę tego wypełnić, gdyż my nie jesteśmy w stanie. Ja tak zrozumiałem księdza biskupa. Ale współpracy teraz z łaską możesz. We współpracy z łaską możesz. Ale ta łaska polega na tym, że to Jezus za nas doskonale to wypełnił. A my, włączając się w Jezusa, przyjmujemy, rozumiem, tak jak to jakoś rozumiem, jakoś włączając się w Jezusa, będąc w Jezusie, z Jezusem i w Jezusie, jakoś, nie wiem, no, włączamy się w to Jego doskonałe wypełnienie, ale a gdzie to nasza rola? Ja? No właśnie włączamy się aktywnie. Właśnie, gdzie nasza rola? Jeśli korzystamy z tego bardzo pożytecznego obrazu, że czego nie zrobiłem, ale powiedzmy, żebym zrobił, że wybyłem zarazne dzisiaj naczynia, powiedzmy, to nie dlatego, żeby Jacek powiedział, to już nie muszę mieć. Nie. Po to, żeby pomyślał sobie, albo ja bym pomyślał jutro, skoro dziś tego nie zrobiłem, to ja to jutro powinienem zrobić. Posłuchajmy. To jest pierwszy list Piotra, rozdział drugi. Chrystus przecież również cierpiał za nas, krzyż,
i zostawił wam wzór. Wzór. Pierwszy Piotra 2:21. I zostawił wam wzór, byście szli jego śladami. Jeśli ktoś za mnie umył naczynia, to dla mnie z tego wniosek nie taki, że ja wobec tego nie muszę mieć, bo już mam umyte. To teraz ja mam naczyć, za kogo ja mam umyć naczynia. Zostawił wam wzór, abyście szli za jego śladami. On grzechu nie popełnił, to jest dalej cytat, a w jego ustach nie było podstępu, dlatego gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie, jest ewidentnie opis krzyża. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo. Tu nie jest sformułowanie krzyż, tylko drzewo, żeby to było odniesienie do utworzonego prawa. Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Abyśmy żyli dla mycia naczyń za braci i sióstr. Nie, byśmy byli zwolnieni z mycia naczyń, bo przecież zaraz będę. Tylko byśmy żyli dla sprawiedliwości. Byśmy oto stali się fanami mycia naczyń, czy oczywiście to tylko też taka metafora, czy generalnie najróżniejsze życie w miłości bliźniego. To nie jest zwolnienie, tylko to jest wzór. I to wzór, no, z jednej strony taki po prostu, no, widzę, że ktoś to robi. Chrystus ofiarował swoje życie, ale też z krzyża płynie łaska, czyli jest skuteczna pomoc, żebyśmy mogli z tego wzoru korzystać. Bo świętość jest też zawsze odpowiedzią na łaskę. A łaska jest skuteczną energią. To jest jakieś abstrakcyjne pojęcie. Abyśmy żyli dla sprawiedliwości, krwią jego ran zostaliście uzdrowieni, błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróż waszych. W tym akurat miejscu wieloznaczne pojęcie, czy wieloznaczna obietnica, krwią ran jego zostaliście uzdrowieni. Wieloznaczna woda czasami się odnosi do uzdrowień fizycznych, ale tu ewidentnie odnosi się do uzdrowienia ze stylu życia. Kiedy to błądziliście i nie żyliście dla sprawiedliwości, to byliście uczestnikami grzechu i egoizmu. To z tego zostaliście uzdrowieni krwią Jego. Właśnie, więc to jest taka, myślę, taka obszerna i bogata odpowiedź tutaj w liście Piotra. Mianowicie, Chrystus cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli Jego śladami. Idź i czyń podobnie. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale tak z jednej strony ta wielka miłość Boża nieskończenie nas przerasta, a z drugiej strony, tak jak mówi święty Paweł, żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Czyli sam z siebie nic nie mogę, ale Pan Jezus może wszystkiego we mnie dokonać. I doświadczam, że w pewnych sytuacjach jakby Pan Jezus daje tą właśnie łaskę i ja tym podejmuję współpracę. Może w pewnych sytuacjach nawet chciałbym mi dać tą łaskę, ale ja ją marnotrawię. I na przykład święci, tak myślę, że byli tymi, którzy no, żyli tymi cnotami w stopniu heroicznym, w tym miłością. No to dzisiaj już padł przykład ojca Maksymiliana. I tak myślę jeszcze o świętym Janie od Krzyża, który tam wymienia te 10 stopni miłości na tym etapie już zjednoczenia. Oczywiście mnie to wszystko niesamowicie przerasta, ale on tam mówi w pewnym momencie, że dusza upodobnia się do Boga. Nie? Więc to jest cały czas jest to droga takiego wzrostu. Właśnie, ja myślę, że to słowo wzrost jest kluczowe i ono też tłumaczy, co to znaczy miłość Boża. I dlaczego Boga nazywamy Ojcem? I dlaczego chrześcijan, czyli siebie nazywamy dziećmi, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nim jesteśmy? Bo zobaczmy, na czym polega
miłość ojcowska, czy generalnie rodzicielska, i dlatego, dlaczego ona jest dobrym analogiem do miłości Bożej. Kiedy rodzice mają dzieci, kiedy dzieci kochają, to oczekują od nich więcej niż dzieci mogą. To znaczy, powiedzmy, że dziecko poszło się do szkoły, rodzice oczekują, że to dziecko za 10 lat będzie rozwiązywało rodzaje szkolne. Ale to dziecko na razie ma 7 lat. On na razie nie rozwiązuje żadnych problemów, nawet nie jest to pytanie, bo on na razie dodaje 2 dni do 7. Ale rodzice wiedzą, czyli w tym sensie oczekują więcej niż domowe, wiedzą, że jest jakaś ścieżka wzrostu. Jeżeli temu dziecku trzeba pomagać, to jest analogia łaski, tak? Trzeba posłuchać do szkoły, trzeba kupić zeszyci, trzeba nadrabiać lekcje i wytłumaczyć, że 2 plus 7 to samo co 7 plus 2. I to będzie trwało za latami. Jest taki przykład, co to jest miłość. Tak? Że miłość ma na oku dobro tego dziecka, a dobrem jest wzrost. I to wzrost trudny i mozolny. Miłość, która powie, a niech się nie mozoli, niech się bawi na podwórku, po co ta matematyka, to nie jest dobra miłość. To nie jest miłość, która skutecznie przemienia to dziecko. Oto się pada przykład matematyki. Może być inny zainteresowany, może być ogrodnikiem, albo nie wiem, mechanikiem, ale tak czy inaczej jakaś ścieżka wzrostu. Jakaś ścieżka wzrostu, o której rodzice myślą i udzielają analogii łaski, takich skutecznych pomocy, zachęt, napomnień, zeszytów, pomagania. Chociaż to jest trudna ścieżka, w tym sensie jest analogiem wąskiej bramy i ciasnej strony ścieżki, to jest prawdziwy przejaw miłości. A nie obojętność. Dlatego Pan Bóg prowadzi ścieżką wzrostu. I dlatego, podobnie jak to rozwiązanie rurne dla siedmiolatka to w ogóle, ale rodzice wiedzą, ono może do tego dojść. Albo do uprawiania ogródka, gdyby chciał być ogrodnikiem, ale do czegoś może dojść. I podobnie Bóg daje przykazanie, które jest ponad głowami. Ale do tego można dojść. Niektórzy szybciej, niektórzy wolniej, niektórzy za tego życia. Ksiądz Jerzy Marszałkowicz w schronisku w Pębicach. Niektórzy pewnie dopiero w czyśćcu, ale tak czy inaczej do tego jesteśmy powołani, żeby dojść. I to, że nam wychodzi mizernie, no to tylko znaczy, że jesteśmy w pierwszej klasie. No to nie jest tragedia ważna, że jesteśmy w ogóle w jakiejś klasie. Pewnie tam nie są już w 10, albo w ogóle w 12 klasie, ale ciągle w pierwszej. Ale to Pan Jezus jest cierpliwy i pomaga. Na tym właśnie polega Boże miłosierdzie. Nie, że Pan Bóg lekceważy naszą ścieżkę wzrostu, tylko że ciągle czeka. A może przejdziemy do drugiej klasy, kto wie, może się uda w końcu. I dlatego też są przykłady świętych, którzy już dawno są po maturze duchowej, może są już na studiach duchowych. Są przykładami, ile można z łaską Bożą osiągnąć. Właśnie dlatego wymagania i prowadzenia trudną ścieżką należą do miłości. Bo są programem. Tym, co zostało nazwane w tych czterech punktach, tak może byśmy to krytykować, ale coś w tym jest. Bóg ma wspaniały plan dla twojego życia. Wcale tylko problem, co to za plan? Ja mam takie jedno przypomnienie i jedno pytanie. Przypomnienie to takie, przypomnienie, bo wszyscy wiedzą, że przykazanie miłości, przedstawiane jako takie, co to jest Nowo Testamentowe, przeciwnictwie do prawa, pochodzą ze Starego Testamentu. To nie jest coś, co Jezus wymyślił w tym momencie. To jeżeli chodzi o przypomnienie. Natomiast mam takie pytanie, bo jest jasne, że człowiek, który został zraniony grzechem pierworodnym, nie jest w stanie wypełnić się z doskonałego prawa, czyli nie jest w stanie się zbawić.
myśleć. No ale mam takie pytanie. Czy człowiek, który jest odkupiony przez Chrystusa, który przyjął Ducha Świętego, czy teoretycznie może nie grzeszyć? Czy teoretycznie może nie grzeszyć? Czyli de facto pełnić to prawo, tak? Tylko że z innej strony. Zależy, co mamy na myśli. Jeżeli mamy na myśli grzechy ciężkie, 10 przykazań w takiej postaci, które można zachowywać, żeby nie popełniać grzechów ciężkich, to tak. To jest w stanie człowiek robić i wielu ludzi to robi. Wielu ludzi żyje nie grzesząc ciężko. To zależy absolutnie w siłach człowieczych wspomaganych łaską. Także w tym sensie przykazania nie są ponad głową. Dlatego przytoczyłem przykład z Ewangelii, gdzie jest słowa, na czym zawisły te przykazania. Na przykazaniu miłości Boga i bliźniego, które akurat w takiej postaci jest niemożliwe. Jest po prostu niemożliwe. I dlatego Pan Jezus mówi, nie myślcie, że przyszedłem znieść prawa do proroków. Dekalog. No, w całej tradycji chrześcijańskiej zawsze uważano, że dekalog to jest prawo, które tak jak obowiązywało w starym, tak obowiązuje w nowym. Zawsze przez poważni chrześcijanie tak uczyni. Przez wszystkie pokolenia. Czyli w tym sensie tak. Chrześcijanin może zachowywać wolność od grzechów ciężkich według dekalogu. A co z takim przykazaniem, które zakłada taką niebiańską doskonałość człowieka w raju? Oto to przekracza ludzkie siły. I to jest niemożliwe do spełnienia i dlatego człowiek sam się nie może zbawić. Ale może być zbawiony. Ponieważ może liczyć na pomoc z nieba. Myślę, że dość poważnym problemem współczesnego chrześcijaństwa bywa to, że słabnie wiara w udzielanie skutecznej pomocy z nieba. To się chyba nazywa deizm. Deizm to jest wiara, że jest wprawdzie Bóg, ale tak nie specjalnie można liczyć na przybicia z góry jakieś kontakty z tym Panem Bogiem. Czyli jakoś nie bardzo jest sens w ogóle się modlić jakieś pomocy, oświecenia, jakieś siły, bo to się raczej nie będzie sens. Pan Bóg chyba nie ma takich zwyczajów, żeby reagować na nasze modlitwy. Rozpowszechnienie takiej postawy prowadzi do deizmu, a deizm prowadzi do pesymizmu co do możliwości zachowania przykazań. I wtedy normą stają się nie przykazania, bo mamy już 10 przykazań, tylko normą stają się obserwowalne zwyczaje społeczne wokół nas. Bo zgadzamy się, co ludzie zwykle robią, no to będzie nasza norma. No bo jak oni tak robią, no to chyba my też tak będziemy robić, bo nie liczymy na pomoc z góry. Nie liczymy na łaskę, z tym, że łaska oczywiście może być taką indywidualną iskierką dającą siłę, też może łaska może się przyjawić ze wspólnotę. Wspólnotę, która nie daje siły. Jedni, drugi przemiona. Noście. Akurat w życiu wspólnotowym, takie wspólnoty charyzmatyczne, to jest dość często obrazem, prawda? No, w mocy Halloween często przeżywamy. Może co drugie czy spotkanie, że ktoś tam katechezę, takie świadectwo, kończy. Jeśli ktoś przeżywa trudności, nie wiem jakie, małżeństwie, to niech tu wyjdą i sobie związek modlić. To jest to jedno i drugie przymianowości i to też jest przyjaw łaski. Albo jeśli ktoś przeżywa trudności z pornografią, to może tam już tak nie proszą. Ale powiedzmy, to teraz zamknij oczy, żeby się modlić. I tak dalej. Różne. I to jest dość częste. To jest dość częste, że się modlimy za słabości ludzkie, że się zgłaszamy z tymi słabościami. O, to kiedy mówimy, że Pan Bóg daje realistyczną łaskę i że zachowanie przykazań dekalogu jest w naszych możliwościach, to mamy też na myśli, że liczymy na tego typu pomocy. I one są dostępne, nie są pomocy niedostępne. Właśnie, jest to
To słowo prawo, właśnie, takie słowo zbawienie jest wieloznaczne, tak samo słowo prawo jest wieloznaczne. Prawo może oznaczać 10 przykazań Bożych. Prawo może oznaczać, zupełnie drugi biegun, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Ze wszystkich sił. Prawo może oznaczać liturgiczne przepisy Starego Testamentu, w szczególności ryty ofiarnicze. To też jest prawo. Prawo może oznaczać prawo rozwodowe w Starym Testamencie. To jest słowo, które ma bardzo wiele znaczeń i dlatego nie zawsze jest łatwo zorientować się, o jakim sensie prawa mówi święty Paweł. Dlatego są potrzebne duże konteksty, żeby zobaczyć, które z tych znaczeń prawa ma na myśli. Stąd się biorą te takie typowo XVI-wieczne protestanckie problemy, kiedy nie było dla niektórych jasne wtedy, czy prawo to ma znaczyć przepisy składania ofiar z owcy i krojenia jej na kawałki, jaki fragment idzie dla kapłanów, jaki fragment idzie dla rodziny, jaki fragment się spadza w ognisku, czy też ma się na myśli nie zabijaj cudzołóżnych granic. I były z tym problemy, bo chyba niektórzy zapomnieli o wieloznaczności słowa prawo. No to implikuje również wieloznaczne słowo uczynki, prawda? Bo tak, tak. Uczynki prawa, prawda? A jednocześnie czyny ludzkie. Tak. Tak. Właśnie, tak, tak. Co to są uczynki prawa, co to są piękne uczynki. To zwykle wymaga długich kontekstów, żeby się zorientować, bo ewidentnie święty Paweł miał taki kontekst z tymi słuchaczami, że oni wiedzieli, o co chodzi. A my nie zawsze mamy taki kontakt i to wymaga dopiero wgłębiania się. Ja w sumie mam pytanie, to jest też, że generalnie dużo mówimy o tym, o tej granicy, jeżeli chodzi o wypełnianie czynów. No i wiadomo, że jakby jest dana po śmierci Jezusa, jest dana łaska i przy współpracy z nią te Kościół naucza, no, porządliwość grzechu tylko zostaje dana człowieka i pozostawiona do próby, do walki, czyli tam teoretycznie nie możemy żyć nie grzesząc. Są też te etapy rozwoju duchowego, od świętej Teresy mamy, tak? Gdzie jest jedno z etapów jest tak przywiązania do porządliwości, do grzechu, tylko do porządliwości. No ale z drugiej strony to jest tak, że w Starym Testamencie, już w Starym Testamencie, Bóg mówi o tym, że nie pamiętam w której księdze, że grzech się będzie czaił u twoich drzwi, ale ty mu nie otworzysz, nie? I to nie jest tak, że on zachęca do niegrzeszenia, nie? Bóg mówi o tym, że człowiek ma moc nie otworzyć tych drzwi. Gdzie jest różnica? W sensie, czy to jest sztuczny taki podział na wylanie ducha, na ofiarę Jezusa, a z drugiej strony na to, co się działo przedtem? Właśnie z tym grzechem, który się właśnie jakiś zwierz domowy, która jest, po prostu to coś takiego, co się nazywa rodzaju, prawda? Chyba to jest właśnie rodzaju, tak? Może czwarte z Bóg przestrzega. No właśnie, to jest czwarty rozdział Kain i Abel, gdzie czytamy Księgę Rodzaju, rozdział czwarty, werset siódmy. Gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. To jest do Kaina. Jeżeli zaś nie będziesz postępował dobrze, grzech waruje u wrót i łasi się do ciebie. Jak taki piesek. A ty masz nad nim panować. Ale to powiedzenie, że masz nad nim panować, to nie jest to samo, co stwierdzenie, że uda ci się, albo że to będzie łatwe. Nie, oczywiście. To jest zobowiązanie. To jest zobowiązanie. Tu się tak może trochę na marginesie tej sceny, ale jednak mieści się też ciekawa obserwacja, którą możemy włączyć do naszych dzisiejszych przypomnień o karze za grzech i odpłaty, że karą za grzech jest śmierć, to Kaina. Kain jest mordercą. I Bóg mówi,
zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. To jest rodzaj, to nie jest ułaskawienie dla mordercy, ale to nie jest kara śmierci dla mordercy. To jakoś mniejsze prawo przewiduje karę śmierci dla mordercy, to morderca w postaci Kaina otrzymał karę tego zwolnienia kainowego. Nie wiadomo dobrze, co to jest, ale w każdym razie jakieś tam, ale kto by, żeby go nie zabił, kto go spotka. Czyli widzimy, że takie przebłyski Bożego przebaczenia i miłosierdzia pojawiają się od początku. To jest objawienie charakteru Boga. Żebyśmy nie myśleli, że Pan Bóg zmienił charakter albo zmienił opinię wobec ludzi. I że późniejsze prawo jest późniejsze. Prawdę mówiąc, Pan Jezus, zresztą tego nawiązuje w Ewangelii Mateusza, mówiąc o rozwodach, na początku tak nie było. Czyli rozróżnił późniejsze prawo, Mojżesz Wam pozwolił od wcześniejszego. A to Bóg złączył. To jest różna kategoria. Bóg złączył, Mojżesz jakby tak. Ze względu na zatwardziałość właśnie. Tak. I podobnie jest Kainem. Na początku Bóg, o ile tym piętnem obarcza Kaina, to nie ma dla niego kary śmierci. Chociaż potem jest przewidziana, chyba raczej w tych kategoriach, że to Mojżesz nakazał tą karę śmierci. No tak, ale mi chodziło bardziej o to, jaka jest różnica. Z jednej strony po śmierci Jezusa jest nam dana łaska do współpracy, dzięki której możemy żyć teoretycznie nie grzesząc. Powiedzmy, że ciężko, ale tak naprawdę jest to tam zbyt nauczanie zostawione nam do walki. A z drugiej strony ten sam właściwie wymóg takiego życia jest postawiony na drugą przed ofiarą krzyża. Tak jakby była nie taka, taka możliwość, taka opcja już wtedy, tak? Znaczy Pan Bóg chyba nie stawiał wymogu, tak? Właśnie, tu mamy kolejną tajemnicę, która nam przypomina kolejny już raz dzisiaj, że mówiąc o rzeczywistościach Bożych, mówimy o rzeczach większych od nas, które tak trudno nam uporządkować i upojęciować, jak trudno jest dwóm siedmiolatkom, które rozmawiają ze sobą, uporządkować i upojęciować dorosłe życie ich rodziców. To prawda, że za czasów Starego Testamentu ludzie nie mieli świadomości, że przyjdzie jakiś Mesjasz, który w tym sensie wszystko zmieni. Ale też, i to jest tajemnica, czytamy o ludziach Starego Testamentu, którzy są zbawieni. Pan Jezus przemieniony spotyka na górze kogo? Mojżesza i Eliasza, którzy nie byli ochrzczeni. Mało tego, nigdy w życiu ochrzczeni nie słyszeli. A tu nagle co z Panem Jezusem? Jest też bardzo tajemnicze zdanie w liście do Hebrajczyków. Takie przytaczam właśnie, żeby pokazać, że jak mamy jakieś takie pytanie, jak siedmiolatkowie, to mówią po prostu o naszej ludzkiej naturze, bo w tym sensie wszyscy jesteśmy siedmiolatkami wobec praw Bożych. Jeżeli mamy zbyt takie, jakby zbyt oczywiste pytanie, to napotykamy na nieprzeniknione tajemnice. Weźmy sobie list do Hebrajczyków, rozdział 11, gdzie czytamy coś takiego. Jest taka, 11 rozdziale jest rodzaj litanii do wszystkich świętych Starego Testamentu. Tam jest kto? Jest Henoch, Abel, Abraham, Sara, Izaak, Jakub, Mojżesz, Rebeka, Rachab, Gedeon, Barak, Samson, nie, to jest cała litania. A na końcu jest napisane tak. Ci wszyscy, choć ze względu na wiarę, stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, ewidentnie tego zbawienia, gdyż Bóg, który nam lepszy rozgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas. Z tego jasno wynika, że chciał, żeby doszli do doskonałości z nami. Pan Bóg chciał, żeby im poczekali. A to, że oni za życiem nie byli oszczędni. Nie słyszeli o zbawieniu w Chrystusie, nie uchwycili się łaski zbawienia przez wiarę, nie zostali usprawiedliwieni,
przez wiarę zbawienie przyniesione na krzyżu, to nic nie słyszeli. Nie mieli pojęcia, że coś takiego istnieje. A tutaj my czytamy, Bóg chciał, znaczy w takiej negatywnej formie, nie chciał, by doszli do doskonałości bez nas, co ma znaczyć, że chciał, aby doszli do doskonałości z nami. Żeby też byli zbawieni w królestwie. I nie jest jasne nam zrozumieć, jak to upakować pojęciowo w Boży plan, bo otrzymujemy tylko fakty, dane, bo takie są dane. Doszli do zbawienia. Ale to jest jedna z tych rzeczy, które są za duże dla nas, przekraczają, tak jak takie dzieci, co, coś w rodzinie widzą, prawda, jakieś sceny, nie są w stanie ich zrozumieć. Przekraczać możliwości. To też niektóre nasze pytania, jako ludzi po prostu, jako ludzkości, przekraczają możliwości i zostają w tym sensie tajemnicą, bo są za duże. Są za duże pytania. I na nie odpowiedzi raczej nie ma. Ja mam cały czas taki obraz, kiedy zacytowano ten cytat o grzechu przed drzwiami, tak? Przed drzwiami. Tak, to się właśnie, to tak. Tak. To ja mam taki ten z biblijny cytatów. Stoję u twoich drzwi i kołaczę. Jeżeli my mamy puścić Jezusa do naszego serca, bo tylko od naszej strony jest klamka, tak? I Jezus wchodzi do naszego serca i to serce ma już swojego Pana, to grzech zostaje za drzwiami. Kiedy właśnie się, to tylko, bo moje serce już ma gospodarza. Jeżeli tamci zostali zbawieni, nie znając przekazania miłości i tak dalej, znaczy, że Boga mieli w sercu, to ich zbawiło. Właśnie. I nie poddaje się to bardzo łatwo uporządkowaniu logicznemu, ponieważ to przekracza doświadczenie ludzkości. A może oni go czekali po prostu za jakimś tam jakimś... Taki jest sens tego listu, że czekamy. Bóg nie chciał, aby doszli do doskonałości bez nas. Ale doszli. Potem doszli do doskonałości, czyli są zbawieni. Wielkogabarytowe ikony, czyli nie pojedyncze obrazy w ramkach, tylko ikony wielkogabarytowe, na przykład w Rumunice, takie rogu, czy takie powiedzmy 8 metrów, 12 metrów, zaraz ogromne ściany. I one są wymalowane całą historią zbawienia. Jest i piekło z demonami, i też właśnie tutaj marzeń losów ludzkich. I zwykle jest ta scena, że Chrystus chodzi do otchłani po tych tego Baraka, Gedeona i w tego Samuela i pewnie 10 milionów innych, którzy... A czy tam Eliasz też jest wymieniony, tak? Do Formanosz Eliasz jest też wymieniony? Chyba nie. Myślę, że chyba jest tylko chyba nie. Myślę, że nie. Nie ma Eliasz. A czy ja mam... Ja jeszcze po trudnie. A czy tam jest właśnie wyrok wymieniony? No, skoro Pismo Święte mówi, że w takiej komitywie żył z Bogiem, że został wzięty do nieba. No kurwa, nie ona dawała łebę, tylko do nieba. I tak samo jest. Nie zabrano, tego ciało zostało zabrane. I, no i tak samo jest też, no akurat chleba, bo to jest tego typu. Ale myślę, że tego typu dopominanie się logicznego uporządkowania w postaci tabelek i rubryk przekracza możliwości ludzkie. To nie są, nie mówię o możliwości kogoś z nas. Ale to się dobrze zasadza na to, co pytałem, czyli na różnicę ontycznie pomiędzy światem po wylaniu łaski, możliwości współpracy z nią, a światem zupełnie za długo przed wylaniem łaski i de facto dalej jej obecnością i możliwości współpracy z nią w jakiś sposób. Z tych ikon prawosławnych wynika coś troszkę innego. Wynika, że to, co nam jawi się jako świat przed wydaniem łaski, po wydaniu łaski, tak ci artyści, ci malarze raczej odczuwali, że z punktu widzenia Boga, który jest Panem czasu, Pan Bóg może sobie robić w czasie, co mu się podoba,
misją cały czas. A raczej te ikony pokazują coś innego. Jest jakiś szczyt, z którego spływa łaska. Dla nas jest łatwe do pojęcia i zrozumiałe, bo żyjemy w czasie. Jak ona spływa na naszą stronę czasu. Przez szelest, pokłonę, Ewangelię. Ale te ikony raczej pokazują, że ta łaska też spływa pod prąd. Pod prąd czasu. Właśnie do tych, którzy wcześniej umarli i zeszli do otchłani. Że Panu Bogu to nie przeszkadza, ponieważ On nie jest związany czasem. Tak jak nie jest związany prawem, o którym mówiliśmy w sali sądowej, tak samo Bóg jest stwórcą czasu, a nie jednym z bytów żyjących w czasie. I ja myślę, że te wielkogabarytowe ikony o tym mówią, że Pan Bóg spogląda na czas z góry i Jeftego, Dawida, Samuela i Baraka zbawił nie innym trybem, tylko rozlewając łaskę w obie strony czasu. Łaskę krzyża zmartwychwstania, o której ci ludzie się dowiedzieli po swojej śmierci. Czas jest takim samym stworzeniem jak każdy. Czas jest takim samym stworzeniem jak każdy. Czas jest takim samym stworzeniem jak przestrzeń, jak gwiazda, jak drzewo. W którym wymiarze. Albo kamień. Tak, czas jest takim samym stworzeniem. I to troszkę to pojęcie, że czas jest stworzeniem, się zaburzyło czasów Newtona, bo on był taki, który wprowadził takie pojęcie nieskończonego czasu, który jest jakby absolutnym bytem. Ale przed Newtonem to tak nie traktowano czasu. Ale tak naprawdę. No, ale to nie ma czasu. To przed Newtonem powszechne było mniemanie pisarzy chrześcijańskich czy muzułmańskich, w ogóle było powszechne, że świat, że czas jest skończony, a nawet często mówimy, że czas składa się z atomów czasu i że jest takim samym stworzeniem jak wszystkie inne stworzenia. Ja tak sobie myślę, że tutaj w pewnej niebezpieczeństwo, że zrobimy sobie zakon Nowego Testamentu. W Starym Testamencie tam wiadomo, wyznanie, prawo i tak dalej. A w Nowym sobie tak mówimy, no robi się, żeby zostać zbawionym, trzeba tam chrzest, tam czy inne sakramenty, tak dalej. To jest wszystko prawda, dlatego że to jest prawda dla nas. To znaczy, to jest dane nam, co my mamy zrobić. Ale to wcale nie znaczy, że to prawo obowiązuje u Baraka, Abrahama i tak dalej, tak? Bóg sobie zbawia jak chce, a nam mówi, co mamy zrobić, żeby zaczerpnąć tej łaski, ale niekoniecznie musimy dotyczyć, że jak Barak nie miał tej okazji, to tam to już koniec, nie? To już wydaje. To jest ładnie zobrazowane u Luisa, do którego lubię wracać, i to w tych opowieściach znamy. To jest jedna z rozmów Lwa Aslana z Lucy. Lucy, która pyta, a co będzie z nim? Ale Aslan mówi, takich odpowiedzi nie udziela. Ja ci mówię, co będzie z tobą. To jest bardzo taka głęboka biblijna odpowiedź, no to stosowana do wieku czytelników tych książek, czyli uczniów ze szkoły podstawowej. Ale też jest bardzo dobrze ujęta. Ja ci nie udzielam odpowiedzi na temat innych, którzy żyli kiedy indziej i gdzieś indziej. Ja ci udzielam odpowiedzi o tobie, który żyjesz tu i teraz. Co masz robić? A co będzie z nim? Mówi Pan, to moja sprawa. Jest taka dygresja mała. Jak ksiądz biskup nam przedstawiał te subtelne wywody dotyczące zawieszenia prawa, to już myślałem, że prześcignął o Regenesa, jeśli chodzi o tego rodzaju egzegezy, a jednak stwierdzam, że to ma pewien sens. Znaczy, udało mi się tak trochę z pamięci odszukać takie dwa fragmenty nieco inne, ale które współbrzmią z tym, co
powiedziane. Pierwsza to jest Księgi Wyjścia, to jest instrukcja budowy przybytku. Rozdział 36, wiersz 35 i dalej. Zrobiono też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego wisioru z cherubami, dzieł biegłego tkacza, i zawieszono ją na czterech pokrytych złotem słupach z drewna akacjowego. To jest rzecz, że była, że tutaj się też właśnie ten termin zawieszenia, zasłony nad przybytkiem. I teraz mamy fragment, tak, z drewna akacjowego. I teraz mamy fragment z listu do Hebrajczyków, rozdział 10, od wiersza 19. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do świętego miejsca, znaczy święte miejsce to święte, świętych, nad którym wisiała ta zasłona, no a to jest także obraz nieba, tak? Przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to znaczy swoje ciało, które było zawieszone na drewnie, tak? Mhm. Tak jak całe prawo niejako jest zawieszone i które święty Paweł w drugim liście do Koryntian porównuje do zasłony. I ktoś, kiedy się zwraca do Boga, ta zasłona się odsłania. Tak jak z boku Chrystusa, sprzęt tego ciała Chrystusa, tryska woda i krew. I właśnie to jest mowa o tej krwi i wodzie, bo dalej święty Paweł mówi: przystąpmy z czystym sercem prawym i wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele czystą wodą. Więc jest ta krew i woda w tym miejscu. Znaczy ja nie wiem, bo też jest bardzo takie. Jestem zdumiony, jak czasem są dalekie odniesienia. Tutaj ta zasłona wisiała na akacjowym, tak? Na akacjowym drewnie. A nie pamiętam, który to z ojców kościoła mówi, jak się piecze palenka paskalnego, tak? Że się piecze na skrzyżowanych akacjowych pętlach. I odnosi to do, właśnie do krzyża Chrystusa. Także to jest wszystko, 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 wszystko niesamowite. A co z tym mówimy odbawieniem, prawda? To do tych świętami Jehowa, to jest proces kampania. Kto będzie zbawiony? Kto będzie zbawiony? No, takie pytania. Testamentu, a Nowy Testament jest absolutnym fundamentem.
Absolutnie. O ile różne spekulacje mogą być dyskusyjne, no to Nowy Testament jest miejscem objawienia. To jest materiał objawiony. Dlaczego mamy ewangelizować? Na takie pytanie nie można odpowiadać abstrahując od sceny Nowego Testamentu. Nie możemy tak robić. Nie będziemy myśleć o tym, że Pan Jezus mówi o niebie jako łonie Abrahama, żebra kręci się na łonie Abrahama, bo Abraham nie był ochrzczony, jak będziemy to czytać, to stracimy ochotę do ewangelizacji, bo Abraham jakoś dostał się do nieba nieochrzczony, to po co ewangelizować? No nie, ewangelizujemy treścią Nowego Testamentu, a nie tymi fragmentami Nowego Testamentu, które tam pasują. Treść jest taka, że Pan Jezus, który mówił wyraźnie, że brak przemyśl się dało na Abrahama, ten sam Pan Jezus mówi, idźcie i głoście. Idźcie i głoście, komu to uwierzy, ochrzci się będzie zbawiony. I to jest ten sam Pan Jezus. Czyli, jeśli w myślach i słowach Pana Jezusa mieściło się polecenie ewangelizowania i głoszenia ku zbawieniu, i Panu Jezusowi to się nie kłóciło ze zbawionym Abrahamem, to nam się też nie powinno kłócić. Nawet jeżeli tego nie jesteśmy w stanie pojęciowo zrozumieć, to tylko znaczy, że jako ludzkość jesteśmy na poziomie siedmiolatków i nigdy nie będziemy na innym poziomie. Nam powinno znaczyć, że Panu Jezusowi to nie przeszkadzało. To nam też nie powinno przeszkadzać. To już coś wiemy tu. Nie tylko szczęście. Ale my to wiemy nie dlatego, że ja to powiedziałem. My to wiemy nie dlatego, że to powiedział ktoś w XX wieku. My to wiemy z Księgi Pisma Świętego, która jest stara. Postarajmy się zebrać jeszcze tych zbawionych pewnych. Jakieś pomysły? Tak. Jezus powiedział, że Bóg jest Bogiem żyjących, Abrahama, Jakuba, Izaaka, tak? Jest Bogiem żyjących, a nie umarłych. Czyli te osoby, rozumiem, że w tym momencie no, były zbawione. Tak? Co do mnie? Co do tych trzech żyjących? No i to było. Nie jest jasno powiedziane. Jest powiedziane, że są żyjący. Wszyscy żyjemy, wiecie, powiedzieli, że na pewno z tego epika jest bardzo żyjący. A przynajmniej jedna z tych osób, Abraham, jest wymieniona przez Pana Jezusa jako będąca nas, że brak umarł i został zaślepiony od Abrahama. A Izaak i Jakub są w liście do Hebrajczyków wymienieni jako ci, którzy musieli poczekać wprawdzie na nas, czyli na Pana Jezusa, ale teraz zostali zbawieni. I to, że niełatwo się to poddaje wepchnięcia w rubryki, skoro to nie przeszkadzało Panu Jezusowi, to on też nie powinno przeszkadzać. I nie byłoby dobrze, gdybyśmy najpierw powiedzieli tak, idziemy ewangelizować pod jednym warunkiem, że zaewangelizowali to do nieba, nie zaewangelizowali to do piekła i to jest nasz cel. A potem się dowiadujemy nie ode mnie, nie od teologa, nie z książki. Dowiadujemy się z objawienia Bożego. No, ale ja się boję, że spotkali z Panem Jezusem. No i łatwo my nie idziemy ewangelizować. To nie jest realistyczne podejście. Raczej powinniśmy powiedzieć, aha, to znaczy, że Pan Bóg ma swoje tajemnice, o których nie uznał za stosowne, żeby tak strasznie szczegółowo nas poinformować. To może. Nie znam. Może to nie jest dla nas. I generalnie dla nas jest i czcicie jegoście, wszelkiemu stworzeniu, i ci chrzcicie. To jest dla nas. Dla mnie była kolejna tajemnica, dlaczego Pan Bóg nie stworzył nas 18 lat na przykład. Teologią, może tak nazwać, jest teologia nadziei powszechnego odbawienia. Tutaj jakoś tak ojciec Hryniewicz był jednym z prekursorów, a bodajże Wolfgang Balthazar,
gdzie budują teologię. Znaczy, może to nie jest coś, co jest bliskie apokatastazie, no, bo Kościół rozumiał apokatastazę w potępiu, ale no właśnie taka wiara w puste piekło, czy coś w tym sensie. Budują to na kilku tekstach, na przykład gdy Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, a gdy ja zostanę wywyższony, to wszystkich pociągnę do siebie, tak? Albo na przykład mówią na tekście, że Bóg będzie wszystkim we wszystkich, z pierwszego listu do Koryntian 15 rozdziału, 28 wersetu, albo też z Dziejów Apostolskich, kiedy tam apostoł, znaczy Łukasz pisze o odnowieniu, prawda? Świata, lub też na przykład także Paweł piszący w liście do Tymoteusza pierwszym, gdy mówi, że Bóg nie chce właśnie potępienia, chce doprowadzić wszystkich ludzi do zbawienia. Właśnie jak w kontekście no właśnie tego takiego czasem dysonansu, takiego argumentu, że będę nieszczęśliwy, gdy będę widział w piekle swoich bliskich, a co to będzie za to będzie za zbawienie, co to będzie za niebo. Jak ksiądz biskup to jakoś próbuje sobie czasem z tym też wytłumaczyć, albo nie usiądzie po okach. Czy też jeszcze taka kwestia, gdy czytamy Hymn Miłości, tam nie jest powiedziane, że miłość jest sprawiedliwa. Tak? Tam wszelkie cechy, gdy próbujemy odnieść te cechy miłości do Boga, no to jakoś tak tę miłość nobilitują, odsuwając na bok tę właśnie sprawiedliwość, tę karę. Jak to właśnie sobie tłumaczyć też w kontekście zbawienia. Nadzieja powszechnego zbawienia, teologia powszechnego zbawienia to jest nauczanie, że po różnych perypetiach, czy tu za życia, czy po śmierci, ostatecznie piekło będzie puste. Ale nie wygląda mi to w ogóle na teologię. To na mnie nie sprawia wrażenia teologii. Dlaczego? No co to jest teologia? To jest myślenie w kategoriach objawienia. A kategorie objawienia są dość jasne. Pan Jezus i jego apostołowie nie uczyli nadziei pustego piekła, tylko uczyli obawy, że piekło może nie być puste. Tego uczyli. Teologia to jest obawa, że piekło może nie być puste, a nie nadzieja, że piekło jest puste. Ponieważ taka nadzieja nie jest oparta na objawieniu. Jest oparta o takich rozpadowe spekulacje, czyli wyciąga się wnioski z wniosków. Na przykład, że nie byłoby miło, gdyby ktoś w piekle cierpiał, albo byśmy byli w niebie i nam by było z tego powodu przykro. A to jest wyciąganie wniosku z pośredniego, z poprzednich wniosków, z jakichś założeń, wbrew temu, co Pan Jezus mówi o piekle i wbrew temu, co mówią apostołowie. To na mnie w ogóle jest na wrażenie teologii. Bo słowo teologia to jest słowo dość wymagające. Teologia to nie jest piśmiennictwo na tematy religijne. Teologia ma za taki metodologiczny fundament materię, objawienie, potem pewnie wędrujące sobie przez historyczną tradycję. A jeżeli ktoś poza tym sobie pisze jakieś teksty, na przykład, że piekło jest puste, to na mnie nie sprawia wrażenia teologii. To są jakieś utwory literackie, do których każdy ma prawo. Oczywiście każdy może sobie pisać, co mu się podoba, ale tam z Nowego Testamentu wynika raczej obawa o to, że piekło nie jest puste. Staje się wszystkim dla wszystkich, aby ocalić przynajmniej niektórych. To jest siła napędowa chrześcijaństwa. Właśnie. Czy możliwość zatracenia niektórych, aby ocalić niektórych, i słowo zatracenie też jest używane przez apostoła, ono nam tylko przypomina, że my nie żyjemy w raju. Że Biblia ma więcej niż dwie kartki. Biblia w trzeciej kartce mówi o upadku. I upadek ma bardzo dramatyczne konsekwencje. Upadek mówi o grzechu, o odstępstwie, mówi o
chce, aby wszyscy ludzie byli doprowadzeni do zbawienia, ten argument nie wyrokuje o rezultacie tego Bożego chcenia. Albo ja, gdy zostanę wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie, to nie wyrokuje o rezultacie tego przyciągania. A Jezus pociąga do siebie, ale czy oni się dadzą pociągnąć, to tego nie wiemy. Właśnie, więc tutaj bym jednak zachęcał do tego, to jest też jeden z powodów, dlaczego teologia straciła poważanie w świecie akademickim. Bo teologia stała się często po prostu piśmiennictwem profesjonalnych teologów. Jest właściwie piśmiennictwem o czymkolwiek i na jakikolwiek temat. Byle to robił tylko zawodowy teolog, to już jest teolog. Tu jeszcze ten tekst o wiecznej męce z 25 rozdziału Mateusza, że to tak naprawdę kara ku poprawie, tak? Czyli wieczna kara ku poprawie, czyli na końcu no właśnie ta poprawa gdzieś tam w wieczności, ale no jako taki czas bardzo, bardzo, bardzo długi, tak? Pewnie byłoby tak miło, żeby tak było, ale równie miło by było, gdyby człowiek nie zgrzeszył. Równie miło by było, gdyby miała te dwie kartki. I dla mnie to jest to samo, co tezy, które cytowałem tu w piątek, że jeśli człowiek ma jakieś poruszenia, pragnienia lub popędy, to one są dobre, bo Bóg wszystko, co stworzył, to było bardzo dobre. To dla mnie to ma taką samą wartość. No, było stworzenie Boże, przeżyło dramat. I to jest dramat, z którego są dramatyczne konsekwencje. I mniemanie, no, wszystko tak samo z siebie będzie dobre. To nie jest mniemanie oparte na Bożym objawieniu. Jest taka książka Louisa, już cytowałem Louisa o obrocie ostatecznym, o powieści z narodni, to jeszcze Pilgrims, Records, jest taka wędrówka Johna, który wędruje przez takie krainy intelektualno-moralno-religijne, światopoglądowe historii. I tak wędruje na północ, tam są jakieś takie surowe regiony jakichś komunistów i faszystów, potem na południe, tam są jakieś ezoteryków i jakichś takich dziwnych religii okultystycznych. Więc tak sobie wędruje i w końcu dociera do miejsca, w którym jest kanion. I próbuj. Co jest? Kanion. Wielki kanion, jak w stanie Colorado. Jak przez Colorado. Kilometr skały w dół. Przepaść tysiąc metrów. No tak patrzą, nie da się. No to idą na północ. Nie da się. Idą na południe. Nie da się. No a co to jest? To jest peccatum ady, czyli grzech Adama. No i co? Nie da się przyjść. Ale my tam chcemy, bo tam są góry, gdzie jest spełnienie transcendentnych marzeń człowieka. Nie da się, jest kanion, jest taka tomata, nic się z tego nie zrobi. To się nie da. I teologia pustego piekła, w cudzysłowie, po prostu zapomnienie o tym fakcie. Nie ma żadnego taka tomata, nie ma żadnego kanionu, co tak wędrujemy tutaj i wszyscy w końcu dojdą szczęśliwie do celu. Nie. No tu Louis okazuje się, chociaż nie miał tytułu teologa, okazuje się teologiem, który bierze poważnie pod uwagę dane objawienia. I John z kolegą, nazywał się Virtue, czyli cnota w tym sensie właśnie, że mam nadzieję, że o własnych siłach jednak się zajdzie. Nie zajdzie się. No i siedzą rozpaczeni, tu się nie da, tak się nie da, tu kanion, no nie przyjdzie. I wychodzi babcia w Stanach i mówi, ja jestem Mother Kirk, ja jestem Matka Kościół. I ja was tam zniosę. To babciu sama nie zjeba, aż nie się co tam. No, nie chcecie, to nie, to ja tu jeszcze wrócę. No i jakimś wraca. I Mother Kirk mówi, wiecie, to taka ścieżka jest, ale na dole jest rzeka. I po drugiej stronie też jest skała i pyta, sami ani tej rzeki, ani tej skały nie pochodzi. To co mamy zrobić? No to trzeba się rozebrać i skoczyć tę główkę. I tam pod wodą będzie wejście do takiej jaskini, pod wodą.
musicie zaufać. No ciebie, jeszcze skinie skały, potopimy się. No nie chcecie, to nie, ja to jeszcze wrócę. No i w końcu, bo zebrali się, no i skoczyli na główkę, o tamten pieśle do jaskina, przepłyniecie. I przepłynęli. To jest oczywiście obraz chrztu. Trzeba się rozebrać, tak? Z siebie, z grzechu, z egoizmu, skoczyć do wody chrztu w niepewne. Wiedząc, że matka Kościół wie, jak przejść na drugą stronę przez peccatum adę, czyli przez grzech Adama, przez kanon. Tego to nie jest sprawa błaha. Pan Jezus nam mówi, że życie jest dramatycznie poważne. To się nazywa bojaźń Boża. Bojaźń Boża polega na tym, że sobie uświadamiamy, że życie jest dramatycznie poważne. A nie jest czymś błahym. Jakoś chyba wszystko się ostatecznie samo poprawi. No nie. Pan Jezus mówi, że samo się nie poprawi. Że życie jest tak poważne, że Bóg stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. I metodą pokonania rozpadliny, która dzieli życie od śmierci, to jest schowy po główkę. W zaufaniu. A co po drugiej stronie, to my nie wiemy. To Pan. Tam tak ładnie to Luis opisał. Że John skoczył, nie bardzo mu to wyszło, tam trochę się zadławił, trochę zakrztusił, upłynął i wypłynął. O. I to jest życie po chrzcie. Wydłużyliśmy się. Zadłużyliśmy się w śmierci Chrystusa, żeby się wynurzyć ku nowemu życiu. Właśnie, to tak troszkę tutaj się rozgadałem na temat tak zwanej teologii, ale jeżeli teologia to nie jest myślenie w kategoriach objawienia, to jest po prostu literatura religijna. Tyle. Nic więcej. Skoro już zeszliśmy do tego piekła, do rozwiązania zbawienia. Wiem, że nie jest. No, chciałbym zwrócić na coś uwagę, bo to jest często argument właśnie taki, że jeżeli, jak będę się czuł, jak zobaczę innych w piekle, nie daj Boże moich bliskich w piekle, tak? To ja mówię, że to jest piekle, ale jest złudnie rozwiązywane przez puste piekło. Bo po pierwsze, jeżeli będę tak dobry, żeby być w niebie, to czy mnie będzie mi żal diabłów w piekle, a one już na pewno tam będą, tak? W tym sensie piekło na pewno nie jest puste. Tak? Po drugie, jest druga strona medalu. Co będzie, jeżeli ktoś zły wejdzie do nieba, czy to niebo jeszcze będzie? Nadal nie wiem, bo z jednej strony jest mój żal co do tego, że ktoś jest w piekle, z drugiej strony jest sytuacja, w której przychodzi ktoś zły, jako zły do nieba, tak? I w tym momencie niebo wyznaje już niebem. To już nie jest to, gdzie ja chciałem być, tak? Także wydaje się, że to złomienie na zasadzie, jak ja się będę czuł w sytuacji zupełnie nieporównywalnej do naszej, po prostu no, nie da się wyciągać z tego wniosku na wieczność, tak? Zwłaszcza, że jak powiedzmy, że realizujemy to, realizuje to puste piekło. To właśnie jak Bóg miałby to zrobić? No niektórych musiałby pozbawić wolności w zasadzie, tak? Musiałby na siłę przyciągnąć do nieba. No, to też chyba średnia przyjemność dla nich by była, tak? Zwłaszcza, że mówiliśmy, że się nie będą dobrze czuć w niebie, tak? Nawet nie pamiętam, któryś święty mówił coś takiego, a może piekło i niebo to jest to samo? W tym sensie, że jest to samo światło, które u jednych powoduje cierpienie przez to, a u drugich powoduje szczęście, że się jest Bogiem, tak? No oczywiście to nie jest tak do końca, no bo nie ma tego kontaktu z Bogiem w piekle, to wiemy, tak? Ale ta myśl wydaje mi się bardzo głęboka, że tak naprawdę to nie zależy. To nie jest tak, że są dwa miejsca, ktoś siedzi albo tu i tutaj w gankach, o której ja tam się powiem pieśni, tak? Tylko, różnica między niebem a piekłem przede wszystkim tkwi w tym, moje relacje do tej rzeczywistości. Tak mi się wydaje.
pomyślcie sobie, jest taki fragment, Bóg jest ogniem pochłaniającym. A oni byli w ogniu, który pochłonął innych i przeżyli. Tak? Bo byli z Bogiem. Nie? I w tym sensie to mogę sobie to wyobrazić, to jest ta sytuacja. Tak? Bóg jest ogniem pochłaniającym. Ale ci, którzy są Bogiem, są w tym ogniu i żyją. Nic im nie jest. A ci, którzy nie są Bogiem, spalają się. Tak? Cierpią z tego powodu. Podobnie myślenie o gniewie Bożym. Czym jest ten gniew? No, ustaliśmy, że to nie jest tak, że Bóg się na nas złości, nie? I tam musi się wyżyć i jak już się wyżyje, to przestanie się Bóg złościć, nie? Ale z drugiej strony jest mówione o tym, że jest coś takiego jak gniew Boży. No tylko właśnie, jak rozumiesz ten gniew Boży? Do mnie trafił taki obraz. Wiatr na jeziorze, płynie łódka. Może płynąć z wiatrem, może próbować płynąć pod wiatr. Oczywiście łatwiej jest z wiatrem płynąć, prawda? Nabrać wiatru w żagle i lecimy na 100%. Ale jak dobrze żeglarz się uprze, to może na 100% też tak zupełnie pod wiatr nie, no ale tak trochę falsując, może płynąć pod wiatr. Czyli ten sam wiatr może pomagać, a może przeszkadzać. Zależy od tego, jak ten żeglarz się do tego ustawi, prawda? Więc w tym sensie gniew Boży niekoniecznie musi być rzeczywistość właśnie inna, to może być ta sama rzeczywistość. Bóg po prostu taki jest. I teraz, jeżeli my się ustawimy w kontrze do tego, jak jest Bóg, to odczuwamy to jako właśnie, tak, jako gniew, jako coś, co nam przeszkadza, co nas blokuje. Ale jeśli ustawimy się z Bogiem, to ta sama rzeczywistość Boga jest dla nas pomocą, dla nas łaską, która nas prowadzi dalej, szybciej, mocniej. To są pierwsze reguły rozpoznawania się tego i wymacają to, co mówi. To znowu ja mam jeszcze pytanie. Dajesz. No bo tutaj tak jak kolega jeszcze tamten mówił. Tak powtórzył dosyć ostrożnie słowa, bo mówił o tym, że mówił o cierpieniu, gdy widzi, jak wiadomo, że nie w pustym piekle, bo tam będą aniołowie. Na pewno będą z siebie objawienia, przynajmniej niektórzy. Jak widzi, jak ktoś z rodziny cierpi, no to u niego się pojawia taki moment, w którym tak jakby to miłosierdzie Boże odsuwa to sprawiedliwość Bożą, prawda? A nie jest to możliwe, tak? W sensie, to się nie może dziać, bo no Bóg jest doskonały i miłość jest Jego doskonała, nie może być niesprawiedliwa. Miłosierdzie też nie może być niesprawiedliwe, musi być za tym czymś innym, tak? Ja z kolei bardzo często w internecie się spotykam właśnie z tym, że ludzie sobie przeciwstawiają atrybuty Pana Boga, no i przez to mają później jakieś swoje historie na ten temat, nie, pomysły w postaci w sumie nie pustego, ale prawie, że pustego piekła i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałbym tutaj księdza biskupa prosić o to, żeby jakoś rozwinął tą kwestię, tak? Że nawet tak powiedzieć, że jaka jest różnica między sprawiedliwością a miłosierdziem Pana Boga. Ludzkie mówienie o Bogu zawsze jest ludzkim mówieniem. A Pan Bóg jest nieskończenie większy od naszego ludzkiego mówienia. Zacznijmy od prostszego problemu, bo jest dużo prostszy niż sprawiedliwość i miłosierdzie. Zacznijmy od takiego problemu jak stworzenie świata. Po prostu stworzenie materialnego świata. Święty Augustyn napisał tak. Bóg stworzył świat bez używania czasu. Stwarzanie świata nie zabrakło Panu Bogu czasu. Ale Mojżesz nie mógł opisać stworzenia świata bez używania czasu, bo Mojżesz jest człowiekiem takim jak my i żyje w czasie. Dlatego Mojżesz, pisząc Księgę Rodzaju, ujął to w kategorii 6 dni stworzenia. Nie dlatego, że Pan Bóg to zabrało 6 dni, ale dlatego, że Mojżesz jest ludzkim pisarzem. A ludzki pisarz nie może pisać nie używając czasu. Bo się pisze w postaci zdań i się opisuje akcje i co się opisało wcześniej, jest wcześniej niż to, co się pisało później. Tak to jest nawet wyznanie Augustyna. Jest taki fragment, oprócz tego jeszcze
I to pojęcie, to przekonanie, że Bóg stworzył świat nie używając czasu, było bardzo popularne w starożytności w średniowieczu. Dlaczego nam ten przykład jest pomocny? Bo pokazuje, że my mówiąc o Bogu, my używając jakiegokolwiek języka, również o Boże Biblii, bo Biblia jest nazywana językiem ludzkim, konkretnym językiem hebrajskim czy greckim. Nie mówimy o Bogu, jakim jest, tylko tak mówimy o Bogu, jak nam język pozwala. Podobnie, kiedy mówimy o atrybutach Bożych, no to używamy języka takiego, który pasuje. No język nie powstawał do wyznania Boga. Język akurat tych materii miłosierdzia i sprawiedliwość, to język ludzki powstawał do opisywania ludzi. Ludzi. A ludzie żyją w czasie. Raz są miłosierni, raz są sprawiedliwi. Raz idą do urzędu sądowego i tam jest księga praw cesarza. Raz idą wzruszyć króla, który się wzruszy i ułaskawi. No, u ludzi to się rozbiega. A czy nie możemy uniknąć stosowania takich kategorii jak sprawiedliwość, miłosierdzie jako osobne pojęcia? Nie możemy, bo my jesteśmy ludźmi, którzy są zanurzeni w czasie i mają język dostosowany do opisu materialnej rzeczywistości. Dlatego o Bogu zawsze mówię w sposób analogiczny, że Bóg jest nieskończony. A my mówimy językiem, który w ogóle nie ma narzędzi, żeby mówić o rzeczach nieskończonych. Nawet słowo nieskończone od razu to zdradza. Nie mamy słowa na nieskończoność, tylko mamy zaprzeczenie nieskończoności. Właśnie, dlatego w Bogu oczywiście nie ma osobnych atrybutów, które raz dochodzą do głosu bardziej jako sprawiedliwość, a w przyszłym miesiącu troszkę bardziej miłosierdzie. To są dwa sposoby ludzkiego wyrażenia tego, że się dowiedzieliśmy od proroków i od Pana Jezusa i od apostołów o charakterze Boga. Że Bóg jest nieskończenie sprawiedliwy i nieskończenie miłosierdzie. To są jego atrybuty. Myślę, że to jest bardzo ładnie opisane u siostry Faustyny w jej dzienniczku. To jest prawdziwa teologia. To się opiera na objawieniu. Dzienniczek siostry Faustyny jest w pełni przeżyciem objawienia biblijnego. Tam jest mowa z jednej strony o biblijnej obawie, że piekło nie jest puste. A jednocześnie o dynamizmie, który jest generowany przez to. Jeżeli mamy takie obawy, to mamy obawy też o siebie, z lękiem i drżeniem, mówi Paweł. Pracujcie nad swoim zbawieniem. To już czwarte, odcień zbawienia właśnie. Odcień zbawienia jest u Pawła. Z lękiem i drżeniem. O siebie oczywiście, o innych też. I to jest w dzienniku siostry Faustyny. Z lękiem o to, że nie jest, piekło nie jest puste, pobudzajcie się do ewangelizacji, do głoszenia miłosierdzia Bożego, ale do miłosierdzia nie dobrodliwego, obojętnego dziadka, tylko do miłosierdzia tego, które może udzielić skutecznej mocy. Ten, który przyodział mnie mocą, mnie niegdyś bluźnierca. Czerwca, ale teraz przyodział mi mocą i mnie zmienił. I to jest zadanie Kościoła. I jeśli to mówić, to jest ewangelizacja. To jest nasze zadanie. I tutaj siostra Faustyna okazuje się lepszym teologiem, po prostu dobrym teologiem wobec złych teologów. Po prostu. I mobilizuje na ewangelizację. Dzienniczek jest bardzo mobilizujący. Dzienniczek nie polega na tym, że czytamy o Bożym miłosierdziu i się czujemy, Bóg jest miłosierny, zajmijmy się jakimiś przyjemnymi sprawami. Nie, Bóg jest miłosierny. To jest iskra. To musimy iść tam robić. Musimy iść to zgłosić. I dzienniczek trafia i do ludzi umierających. Ksiądz Tischner na przykład, umierający są piękne. Rozważania o dzienniczku, ale też trafia do ludzi w pełni siły, aktywnych. To by trudne. Poczajmy się. Dzienniczek dynamizuje, tak jak prawdziwa Ewangelia. I w tym sensie, siostra,
Jezusa też musiał pisać w języku, używać ludzkich słów, a polskiego języka, który jak hebrajski oczywiście nie może mówić o nieskończoności, ale dlatego mówi, no tu sprawiedliwy, a tu miłosierny, to jest na osobnych kartkach. To inaczej się nie da, bo to jest język analogiczny i jedyny dla nas dostępny język mówienia o Bogu. I dlatego, kiedy Bóg stał się człowiekiem, też mówił w języku o takich gramatycznych strukturach, podobnych do polskiego, tak? Czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, a i tak mówił o Ojcu, no właśnie, ale jak w przypowieściach. Czyli takie okienka pozwalające przez analogię zrozumieć, jaki jest Bóg i czego właściwie od nas oczekuje. To tak bym widział to spotkanie sprawiedliwości i miłosierdzia. Ja bym jeszcze dodał, że właśnie pytanie, co znaczy na przykład sprawiedliwość? Czy to pojęcie, które dzisiaj my tu rozumiemy jako sprawiedliwość, czy to jest to pojęcie, które można przypisać Bogu? Że On jest sprawiedliwy w tym rozumieniu, jak my to dzisiaj rozumiemy? No? Właśnie, na przykład odwołując się do wcześniejszych stopień, czy sprawiedliwość to znaczy, że jak ktoś zabił, to musi zostać zabity? Czy jak ktoś zabił, to musi zostać wykonana jakaś kara. Teraz tak, Kain został imieniony. Tak, Kain został imieniony. Sprawiedliwość Boża przejawiała się w odpuszczaniu. Właśnie, jest taki fragment w piśmie. Sprawiedliwość Boża przejawia się w odpuszczaniu grzechów. Kain nie został imieniony, został oznaczony. Dobrze, ale nie został zabity, tak? W sensie śmierć za śmierć. Jest taki przypadek, oko za oko, ząb za ząb, to sprawa, tak? A tutaj nie. I tak samo sprawiedliwość Boża przejawia się w odpuszczaniu grzechów. Nie w karaniu grzesznika, tylko w przebaczeniu, w odpuszczeniu mu grzechów. No tak, ale ono nie się ze sobą zniwelowania kary zewnątrz. No ale właśnie, co znaczy bo to już jest utylizowanie kary za grzechy. To jest każdy człowiek ze swojej grzechy odpowie. Ale teraz, czy sprawiedliwość, okej, okay, jakiś tam związek z karą, tak się na to kojarzy, tak się nam to kojarzy, ale ten tekst, na przykład sprawiedliwość objawia się w odpuszczaniu grzechów, o samej karze niewiele mówi. Ale skutkiem grzechu jest śmierć. To odpuszczenie grzechu by było darowanie kary, kary wiecznej śmierci. No, no bo to jest więc jeśli tego, mamy odpuszczenie grzechów, żyjemy. Tak, to jest pozostałe jeszcze skutki. Tak, pojęcie sprawiedliwości dla Żyda w wieku pierwszego nie było bliższe pojęciu człowieka dobrego, uczciwego, porządnego niż sprawiedliwego w sensie takiego, który sędzi. Nas to chyba, mam wrażenie, że kwalifikuje nas trochę te sześć dla głównych praw wiary, które dosyć szczęśliwie są u nas sformułowane. Dobry, za dobrą nagradę. Błoga, że sędzia sprawiedliwy, nie? Zaczyna, tak jakby to było najważniejsze w części naszej wiary, to jest nieprawda zupełnie. Owszem, całość uniwersum, nie więcej niż uniwersum, całość rzeczywistości, którą Bóg stworzył, nie tylko tej fizycznej, jest jako taka sprawiedliwa, tak? Natomiast Bóg jest po prostu dobry, porządny i jest taki no, sprawiedliwy, by to był taki, no z jednej strony taki, co przestrzegał prawa, ale generalnie to był taki po prostu dobry człowiekiem, to był sprawiedliwy, tak? Mój sprawiedliwy, tak? Tak mi się wydaje. Czy, znowu, nie jestem pisma, ale tak się jest z lektury pisma. Że... Znowu, bo teraz pytanie na przykład, co znaczy, że my jesteśmy usprawiedliwieni, bo to się wiąże, nie? Czy to znaczy, że właśnie jest jakaś kara, ale ona nam została darowana, co jest jakimś opisem, prawda? Że ktoś był, został ułaskawiony, tak? Łaska została na niego zlana i już teraz tej kary nie musi ponosić, bo został ułaskawiony. Czy został usprawiedliwiony, że coś tam zawinił, ale jest usprawiedliwiony i to już nie ma takiego znaczenia, tak? To jest jakieś rozumienie, ale znowu pytanie, czy na przykład rozumienie takie, że ktoś jest sprawiedliwy, czy na przykład został usprawiedliwiony, czyli sprawiedliwość została mu wlana. Nie był sprawiedliwy, ale został przemieniony w sprawiedliwego. Efekt, czy ta kara została darowana, czy nie została darowana, to jest jakby inny wątek tego myślenia, prawda? Wydaje mi się, my się koncentrujemy na tym wątku cierpienia, kary, prawda, śmierci, natomiast mniej zauważamy ten wątek właśnie życia, przemienienia, tego, że Bóg
który czyni sprawiedliwym, realnie właśnie daje tą łaskę, że teraz zepsutego człowieka naprawia i ulepsza. Przebóstwia, tak? W tym sensie udoskonala. A to, że ten zepsuty człowiek przy okazji tam zepsuł parę innych rzeczy, no i powinien za to ponieść jakąś karę, czy nie powinien, to jest właśnie drugi wątek, tak? Który, okej, możemy sobie rozpatrywać, ale nie róbmy z tego, że to jest wszystko. Może jeszcze o sprawiedliwości, bo to jest troszkę podobne zagadnienie jak spotkanie się dwóch słów wiara i wiera, co się to słynne zdanie z Nowego Testamentu, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, ono bywało tak rozumiane, jakby ta wiara była czymś radykalnie przeciwstawnym do wierności. Wiara w sensie jakiejś zawartości mojego przekonania dziś, tu, teraz, a wierność w sensie ciągłości moich postaw. Ale wszystko wskazuje na to, że w Piśmie Świętym te dwa słowa się zazębiały. Że wiara i wierność, że wierność była dowodem, że wierzę. Czyli ciągłość moich postaw była manifestacją dla mnie, że ja naprawdę uwierzyłem. Bo jeżeli nie jestem wierny, to znaczy, że nie wierzę. Bo sobie tak myślę. I podobnie ma się sprawa ze sprawiedliwością. Mam takie zdanie z listu do Hebrajczyków, które mówi o mieszkańcach nieba. Oprócz aniołów wymienia też taką kategorię duchy ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu. To są ewidentnie to, co my nazywamy duszami świętych. Wtedy mówili duchy ludzi sprawiedliwych. Czyli to, co my nazywamy święci, to tu jest nazwane sprawiedliwi. Właśnie, to mamy chyba troszkę podobny problem, jak dwa z tego samego oczywiście korzenia, bo to się słowo wiara i wierność, to chyba mamy podobnie z tego samego korzenia słowo sprawiedliwy, prawy. To są bardzo podobne słowa. Sprawiedliwy, prawy. Chyba to sprawiedliwość bardzo zachodziła na prawość. Józef był nazwany mężem sprawiedliwym. To nie znaczy, że ocenił, co się Maryi należy według przepisów i jej to przydzielił. Tylko był człowiekiem prawym. I nie chciał jej narazić na zniesławienie. Podobnie tutaj nie chodzi o ludzi sprawiedliwych w tym sensie, że wypłacali pensje co do denata. Tylko byli prawi. To niekoniecznie znaczy, że byli jakby złodzeje, tacy szlachetni. To chyba znaczy, że byli usprawiedliwieni, którzy przyjmowali łaskę, której Pan pomagał im w ich prawości. Usprawiedliwiał, udzielał im łaski czy mocy do życia prawego. Czyli widzimy, że z biegiem historii słowa mają tendencję, żeby zmieniać pola, zakresy znaczeniowe. Trochę rozbiegają, czasem zbiegają. I dlatego im więcej kontekstu, tym nam łatwiej zidentyfikować pola znaczeniowe. I dlatego dobrze czytać w dużych fragmentach Pismo Święte, ale lepiej w całości. Bo rzeczywiście wyrwanie jakiegoś jednego zdania, to potem mamy takie kwiatki sprawiedliwy z wiary, że będzie, dlatego wszystko jedno co robić, będę być za mną łączyć, bo sobie wierzę. To że będę taki. To jest cytat z Habakuka, gdzie ewidentnie nie o to chodzi. U Habakuka chodzi o to, że wierny będzie żył z powodu swojej wierności, czyli wytrwałości w wierze. Że jego wiara będzie go motywować do dodawania owoców tej wiary. W tym sensie wierny. To może ja na koniec doleję trochę oliwy do ognia, bo już niektórzy zasypiają. Proszę mnie poprawić, jak się mylę, ale wydaje mi się, że taka jest moja wiedza na dzień dzisiejszy, że Sobór Watykański II poszerzył znacząco grono zbawionych w porównaniu do tego, co Kościół katolicki głosił wcześniej, może tak powiem. Dość wąsko, że tylko w Kościele katolickim, dodam,
chyba nawet rzymskokatolickim jest zbawienie. Sobór Watykański II poszerzył to o innych chrześcijan, o ludy księgi i o tych nieskutecznie szukających Boga, którzy go nigdy nie znaleźli. Tam wielu teologów interpretuje, że również i religie tradycyjne, typu hinduizm, buddyzm, judaizm, islam, to sprawia jeszcze powiedzcie z tych wielkich. Daj mi Sobór Watykański nic takiego nie powiedział. Sobór Watykański potwierdził. Ja to dałem, przepraszam. Niektórzy teolodzy uważają, że w tym zabierają się również te religie. Również chciałbym wspomnieć o paru miliardach. Paru miliardach ludzi nie chciałem. Takie kręgi kościoła. Tak, bo oni nie są ani ludami księgi, ani tymi, którzy nieskutecznie szukają Boga. Oni znaleźli Krishnę, Buddę, nie wiem tam, Zaratusztrę, tak? I żyją według swoich przykazań, bardzo zbliżonych do nas. Są, czynią miłosierdzie, czynią dobre uczynki, modlą się do Boga, przestrzegają przykazań, są świętymi ludźmi, umierają w i tak dalej. Sobór Watykański II nawet nie mógłby czegoś takiego orzec, bo miał rangę tylko pastoralną. Dobrze, ale dajcie mu skończyć. I teraz moje pytanie, czy znacząco ten Sobór, wracam do początku, czy znacząco poszerzył, czy jednak gdzieś wcześniej w kościele również możemy odnaleźć te tam takie kwiatki, które moglibyśmy z ten bukiet zebrać? Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe sformułowanie i bardzo typowe dla literatury teologicznej. I ono jest zapewne z konkretnych tekstów. Rzeczywiście możemy spotkać takie zdania, gdzie się mówi, że sobór, albo może jakiś teolog, poszerzył grono zbawionych. Dlaczego? Myślę, że to jest bardzo charakterystyczne i bardzo nam pomoże. Ponieważ tak sformułowane zdania się zgadza, że to spotykamy. Czy są w najwyższym stopniu absurdalne? W najwyższym stopniu absurdalne. Czy grono zbawionych powiększa się od tego, że jakieś ludzkie gremium tak orzeknie? Albo czy grono zbawionych się skurczy od tego, że jakiś teolog napisze artykuł? O niego jednego może się skurczyć. To jest fakt. Takie wymagania są w najwyższym stopniu absurdalne. Ale ja się zgadzam, że takie teksty często spotykamy. Że ktoś mówi, sobór poszerzył grono zbawionych. Czy to jest możliwe, żeby sobór miał takie kompetencje? Nie. Ja łapię za słówka 100 artykułów, które to formułują. I te artykuły są absurdalne. Sobór nie ma takich kompetencji, żaden. I żaden teolog nie ma takich kompetencji. I tego typu literatura sprawia, że teologia ma złą prasę. Bo teologia sprawia wrażenie fantazji. Jeden sobie poszerzy, drugi sobie zawęzi, drugi jeden poszerzy do nas zbawiony, drugi powie, że wszyscy są zbawieni, bo drugi jest puste. I rozumiem, każdy sobie pisze, co mu się podoba. Dlaczego? Bo tak czuje. Otóż myślę, że podane wcześniej przykłady z Pisma Świętego pokazują, że o ile łatwo jest nam powiedzieć, jaka jest droga do zbawienia, to nie jest tak łatwo powiedzieć, jaka jest droga do niezbawienia. Bo o Jeftem, który zresztą się trochę chyba nie najlepiej zapisał, tak? Nie. Kurka. No, zabił się. Właśnie. No jednak jest wymieniony. Czyli łatwo jest nam powiedzieć, jaka jest droga do zbawienia. I to jest kompetencja teologów, kościołów i soborów. Natomiast domniemywanie, kto się nie zmieści na tej drodze, to do nas w ogóle nie należy. Także ona jest kompetencja.
I taka interpretacja soboru, jakoby sobór mógł poszerzać lub zawęczać grono zbawionych, jest po prostu absurdalna. W dodatku, słuszne były te okrzyki, że tak powiem, z sali, że soborek z takiego tam nie zaważył takich tez. Wierzę, że to z braku niektórych tekstów soborowych. Ale ja czytałem oryginalne teksty soborowe. Tak. Między innymi ja cytowałem. Tak. Mają powiedzieć. Słusznie, ale znaczy bardzo pięknie. Ale nie myślę, żeby teksty soborowe mówiły o to poszerzamy kręg o krono zbawionych. Nie myślę, żeby coś takiego tam było napisane. To było prowokacyjne z takimi wydaniami. Kręg poprzedza grudu Bożego. Kto by to nie. Z całą pewnością niczego takiego tam nie ma. Na pewno nie ma kręgów stopni przynależności do ludu Bożego. Właśnie. Dlatego to jest taki temat, który być może wymagałby osobnego, nie wiem, dnia całego, ale na pewno. Jest z tytułu ksiądz biskup wygłaszał na sesji i jest dostępny na YouTube. Nie, trzy. Jest również artykuł księdza biskupa na sześć, na ten temat. Tak, i książce też. Tak. Na tlotnie podali, że czego kościoła. Tak. Nic takiego nie ma w tekście soborowym. Natomiast podręcznikach teologii nie owszem. Owszem, podręcznik teologii owszem. Ale nie w tekście soborowym. Nie w tekście soborowym, to jest najlepsze. No tego się należało spodziewać, ponieważ sobór nie ma kompetencji poszerzania kręgów ludu Bożego. Sobór też nie ma kompetencji określenia stopni przynależności do ludu Bożego. To są dane z objawienia. I niczego takiego w tekście soborowym nie ma. Właśnie, dlatego to są, ale to jakby jest na dłuższe jakieś debatę, to tylko taki sygnał, że czasami myślimy, że coś w tekście jest, ale wcale nie ma. Tylko to pewnie wymagałoby dwóch godzin, żeby ten tekst przeczytać i zobaczyć, co na godzinę jest. Dobra, dawaj, ostatnia szansa. Chciałem zauważyć, że tak jak kolega już sobie poszedł niestety, może to ujął jakoś tak niefartownie. Myślę, że najbardziej chodziło o to, czy na drodze ewolucji interpretacji objawienia Sobór Watykański II nie określił jakichś nowych rzeczy, jeżeli chodzi o przynależność do nieba. I wydaje mi się skrajnie nieuczciwie, po prostu potraktowałem właściwie tego pytania w taki sposób, ponieważ tak naprawdę dokładnie on o to pytał, tak? Bo zresztą chyba wszyscy o tym wiemy, bo była mowa o kręgach przynależności do Kościoła, więc chyba jesteśmy w stanie jakoś zinterpretować tego pytania w sposób właściwy, natomiast nie padła żadna odpowiedź. No, oczywiście jest ona przecząca, tak? W sensie głowy wszystkie orzeczenia są zgodne z tradycją. Natomiast, no niestety kolega już nie ma okazji tego usłyszeć. Nie słyszałem. Słuchaj, do ciebie. Jakby ksiądz mógł w taki przystępny sposób wyjaśnić właściwie brak tej ewolucji myśli na temat przynależności osób spoza religii chrześcijańskiej do zbawienia, tej drogi do zbawienia. To byłoby strasznie wdzięczne. Ale właśnie tu się znowu pojawia ten wątek kręgów przynależności. Tak, to dwa pytania, czy jedno, czy kręgi przynależności, to też tam się pojawiły. Do? No do Kościoła, ale w sensie eschatologicznym. Nie, to nic takiego w tekście soborowym nie ma. Tak. Z całą pewnością, czegoś takiego nie ma. Ja wiem, bo nie wiem, może nie ujęłem tego fortunnie, ale chodzi mi o to, że kolega się mnie o to pytał, wyjaśnić, że w tekście Soboru Watykańskiego II nie wpadły żadne wiążące jakieś orzeczenia dotyczące tego nowości teologiczne, że osoby spoza Kościoła katolickiego także mogą być zbawione. Ale właśnie to troszkę...
troszkę jakby zakręcamy jakieś koło, ponieważ hipotetyczne jakieś mniemanie, że osoby z kościoła, spoza kościoła katolickiego nie mogą być zbawione, takie, tak sformułowana teza nigdy nie mogła paść w chrześcijaństwie, ponieważ jest jawnie niezgodna z objawieniem Bożym. Dlatego mówię, to jest zatoczenie koła, bo przytaczaliśmy przykład jakieś pół godziny temu Abrahama, Eliasza i Mojżesza, którzy nie byli chrześcijanami, a zostali zbawieni. Dlatego tak sformułowana teza, że tylko katolicy mogliby być zbawieni, jest jawnie niezgodna z objawieniem. I jawnie niezgodna też z tą tradycją, również wyrażana w tych ikonach. Ja wiem, czy może ikony nie są jakimś takim... To są wyrazy tradycji. Te ikony mówiące o wstąpieniu do otchłani i uwolnieniu uwięzionych tam jakichś praojców, bliżej niesprecyzowanych. W naszym seminarium duchownym jest nawet w ołtarzu głównym na trzecim piętrze taka gotycka z jakiegoś tam kościoła ocalona, taki tryptyk składany ołtarz, na którym jest Pan Jezus, który wyprowadza Adama i Ewę. Adama i Ewę, którzy nie przyjęli chrztu. I za nimi ciągnie się towarzysz. No tak, tak by było. Właśnie, dlatego to tak jakby przytaczam, żeby zrozumieć, że czasami myślimy, że jakieś nauczanie Kościoła było, a jego nie tylko, że nie było, ale nie mogło być. I my jako klerycy patrzyliśmy na ten ołtarz codziennie. To jest ołtarz obłotny na kapiec na trzecim piętrze. I to nie jest nowy ołtarz. To nie jest ołtarz namalowany przez posoborowego teologa. To jest gotycki ołtarz, on ma 500 lat. A z jakiegoś kościoła starego ocalony. To znaczy, że 500 lat temu ludzie też na to patrzyli. A to ołtarz wyraża wiarę tego ludu przez 500 lat. I 500 lat temu też nie był nowy jako idea. On tylko wyraził starą tradycję. Dlatego mówię, że to by wymagało pewnie całego dnia. Tylko tak na razie, że myślimy, że coś jest albo było 500 lat temu nauczaniem, a są jawne dowody, że nie było takiego nauczania. Akurat ikonograficznie jest tyle przekonujący, że po prostu widać to gotyk i widać, jaka jest treść tego, tej ikony. Może bym mógł pisać. Tak, jeżeli ja dobrze rozumiem pytanie, które tu padło, to było pytanie, dlaczego to było trochę może, ja protestowałem do tego, że wiadomo, że hinduista nie będzie zbawiony dzięki temu, że jest hinduistą po prostu. Ale nie powiedziałem. Ja to wymieniałem, bo jest człowiekiem, że już sumułem, że jest czytane. Natomiast twoje pytanie, jeżeli dobrze rozumiem, jest takie, że no ewidentnie jednak Sobul bardzo wzmocnił przekonanie, które, no, że jednak ci spoza kościoła formalnego, formalnych należy do kościoła, może podkreślić, spoza formalnych należy do kościoła, mogą być zbawieni. To zresztą już wcześniej, tam w 43 roku było przeczytane taka ekskomunika, jak mówił inaczej, ale było to wyrażane przez wcześniejsze papieże, ale jednak no, były te orzeczenia, że bez posłuszeństwa papieżowi się nie może zbawić, prawda? Były to. Nie wiem, czy tradycji papieżowi. Nie takie pięć punktów, tak. Tak, prawda? Nie wiem, czy tradycji papieżowi. A wtedy zdecydowanie są to postawy inaczej, nie? I było, czy też może nie mam zamocnił na książkę pod tytułem Apologetyka. Aha. I ta książka jest wydana w roku 1917. Jest pisana, wydana we Lwowie. Jest spisane przez biskupa lwowskiego. Znaczy, ja bym prymatę biskupa lwowskiego, spisane przez jezuitę. I odnosi się on do tego problemu z tego powodu, że na terenie diecezji lwowskiej było bardzo dużo chrześcijan niekatolików, prawosławnych. I o perspektywach zbawienia tych katolików prawosławnych w 1917 roku, czyli 50 lat przed sobą. Ale po 50. Pisze się dokładnie to samo, co my mówimy. Dokładnie to samo. A to nie jest jakiś artykuł
naukowe, to jest apologetyka dla szkół. To jest dla uczniów. To jest też nowinka. Tylko to, co się przekazuje jako utrwalony obraz. I tam się zapowiada prawosławie, bo to było polowanie z prawosławia. Właśnie, dlatego lepiej to odłożyć na inną okazję, bo to jest duży nowy problem. Duży nowy problem. I lepiej tak jak to robiliśmy tutaj, przyglądaliśmy się systematycznie zbawieniu, usprawiedliwienie, odkupienie, to temu też lepiej przyjrzeć systematycznie. Mamy temat na następną sesję. Może się okazać, że podobnie, jak wszyscy wiedzą, że Ansel uczył, wszyscy wiedzą. Chciałem zapłacić, że Pan Jezus odpokutował naszą karę. Jak się myśli, Anzel ma tutaj interesuje się tak, jak jest wierdzie. No tak, ale jak się myśli, wszyscy wiedzą, że Kolub, ostrzegano ponoć Koluba, że spadnie prawda, na ziemi, tak? Jest dużo rzeczy, o których wszyscy wiedzą, a są bajkami, są prawdziwe. Dlatego taki temat też wymaga rozwojenia kilku rzeczy, o których wszyscy wiedzą. Ale to wymaga dwóch godzin, też jak mieliśmy dwie godziny na zewnątrz. To tam też się trzeba przyjrzeć z konkretnymi tekstami. Właśnie, to lepiej to już pewne czasy będą te kilka wystąpień po dwie godziny i wtedy się okaże, co mówiono o zbawieniu niekatolików w XI wieku albo w VII. Obojętnie chyba co mówiono, czy nie, ale czy sobie człowiek zdaje z tego sprawę, czy nie, to tylko Chrystus zbawił ludzkość, a nie zaraz nie wiem, czy on przyjdzie, ale mam sygnał. Jest, przyszedł. Cały czas. Prawda? Czyli nie ma czegoś takiego jak
jak zbawienie przez coś innego niż krzyż. Czyli jeżeli, i to pozwala na przykład robić takie analogie, że na samym początku powiedziano, że będzie jakaś niewiasta i jakiś wąż, który ukąszy ją w pięte, i jakiś syn niewiasty, to jest na samym początku, czyli alfa. I w momencie omega mamy w rozdziale 12 niewiastę, mamy znowu węża i wszystko zaczyna nam się zgadzać. I na takiej zasadzie Abraham, on przecież żył ileś tam lat przed Chrystusem, a przyszło do niego trzech aniołów i naprawdę wielu uważa, że to była Trójca Święta. No tak to jest możliwe, żeby Jezus do niego przyszedł, skoro Jezus urodzi się dopiero później. A to jest możliwe tak, że Jezus jest początkiem i końcem, więc są takie przebitki, w których ten Jezus się pokazuje. Potem jest domniemanie, że ten anioł, z którym walczył Jakub, tak, to był też... Potem dlaczego Mojżesz? Bo Mojżesz widział w pewnym momencie Boga, tylko widział go z tyłu jako taki zarys postaci. Najprawdopodobniej, jeżeli widział, no to nie Bóg niewidzialny zmienił swoje właściwości, tylko że znowu widział Syna, prawda? I wiele jest takich różnych momentów, kiedy możemy powiedzieć, że jak to, jaki to jest ten cytat, że Bóg jest Bogiem żyjących. Czyli, że oni żyją dlatego, że ich Bogiem był Jezus, a nie kto inny. No bo dlaczego nie kto inny? No bo nie ma innego imienia. Prawda? I na takiej zasadzie to działa. Więc tyle mam. Ta koncepcja jako inżynier w zasadzie się jako mój dotyczyła, że to jest właśnie zdaje. Dobrze, jest już naprawdę późno. Nie wiem, czy zauważyliście, która godzina, ale już jest naprawdę późno. Więc ja proponuję, że jak ktoś jeszcze bardzo chce dyskutować, a są tacy, to tu piętro niżej, bo dzisiaj mamy katerenkę w jadalni, więc tam można zejść i dyskutować dalej do skutku. No a niektórzy już idą spać, bo rano wstają, albo mają coś do zrobienia, albo gdzieś jadą, nie? Więc zachęcam, żeby jeszcze może skorzystać też ze spania dzisiaj. Dziękuję. Śniadanie po godzinie 9.